Witam Państwa. Niniejsza prezentacja dotyczy analizy wariancji, czyli analysis of variance, wykorzystywanej w sytuacji, kiedy mamy do porównania nie jedną grupę, nie dwie, ale większą liczbę grup. Na przykładzie tutaj zilustrowanym mamy cztery takie grupy, cztery różne populacje i chcemy porównać pewną zmienną, pewną cechę pomiędzy tymi czterema populacjami. Analiza wariancji, którą omówię dzisiaj, to jest jednoczynnikowa analiza wariancji dla zmiennych niezależnych, a zatem mamy jeden czynnik, który grupuje moją cechę na te tutaj, w tym przypadku cztery grupy i te grupy są niezależne. Od tej analizy najczęściej zaczynamy omawianie analizy wariancji. Inne analizy, na przykład analizy nieparametryczne typu ANOVA, są bardzo zbliżone do tej analizy, z tym, że mają swoje inne założenia i czasami w nieco inny sposób interpretujemy, ale zasada ogólna jest taka sama. W hipotezie zerowej analizy wariancji, podobnie jak w hipotezie innych testów, zakładamy, że porównywane populacje są takie same. Nie ma różnic w tych populacjach co do tego parametru, który ma nam określać daną zmienną. Jeśli mówimy o jednoczynnikowej analizie wariancji, tym parametrem jest średnia arytmetyczna, a zatem wysokość tych słupków, które są wyrysowane dla czterech porównywanych populacji, to po prostu wielkość wartości średniej wyliczonej dla tej cechy, którą badamy. Te wielkości dotyczą populacji, natomiast wielkości, które my mamy zebrane, mogą dotyczyć jedynie próby reprezentatywnej dla danej populacji. I na podstawie danych zebranych w próbie będziemy decydować, czy populacyjne wartości mogą być sobie równe, a zatem czy zostajemy z założeniem, że tak jest, czy też uda nam się obalić to założenie i stwierdzić, że na podstawie naszej próby, na podstawie tych danych, tych dowodów, które w próbie mamy, możemy uznać, że populacyjne wartości średnie będą różne. Jeśli udowodnimy hipotezę alternatywną, to będzie oznaczało tylko tyle, że różnice występują. Natomiast nie będziemy jeszcze wiedzieć, pomiędzy którymi grupami, pomiędzy którymi populacjami takie różnice mamy. Różnice mogą dotyczyć wielu populacji, albo na przykład jedna z populacji może być tylko różna od jakiejś jednej innej wybranej. Przejdziemy do przykładu, przejdziemy do pliku z danymi. Ten plik umieścimy w programie poprzez otwórz przykłady. I będzie to plik bezrobocie, plik w języku polskim. W kolumnie pierwszej znajduje się informacja o czasie pozostawania na bezrobociu, czyli o czasie, w jakim poszukujemy pracy. Natomiast w kolumnie drugiej poszczególne kategorie wykształcenia. Poszczególne osoby, czyli poszczególne wiersze przypisane są poszczególnym kategoriom wykształcenia. Są osoby z wykształceniem podstawowym, dalej z wykształceniem zawodowym, z wykształceniem średnim i z wykształceniem wyższym. Mamy cztery różne kategorie wykształcenia i będziemy chcieli, wykorzystując ANOVA jednoczynnikowo, porównać te cztery kategorie wykształcenia co do czasu poszukiwania pracy. Będziemy chcieli sprawdzić, czy czas poszukiwania pracy jest tak samo długi dla osób z wykształceniem podstawowym, jak też zawodowym, średnim i wyższym, czy może te czasy różnią się. Zanim jednak przejdę do samej analizy ANOVA jednoczynnikowa, wcześniej sprawdzę dwa podstawowe założenia stosowania tej analizy, dwa podstawowe warunki, które powinnam sprawdzić, by móc używać tej analizy. Pierwszym z nich będzie normalność rozkładu zmiennej, którą badam, którą jestem zainteresowana, a zatem u tej kolumny czas. I ta normalność rozkładu powinna być wykazana dla każdej z grup, które porównuję. A drugi warunek to jednorodność wariancji, a zatem podobieństwo grup co do zróżnicowania tego czasu pozostawania bez pracy. Zaczniemy od sprawdzenia pierwszego założenia, normalności rozkładu. Będziemy to sprawdzać, korzystając z testów nieparametrycznych. Mamy tu do dyspozycji dwa testy poświęcone temu zagadnieniu. Test Kolmogorowa-Smirnowa i test linii Forsa. Ja wybiorę test Kolmogorowa-Smirnowa.
sprawdzam, czy zmienna czas ma rozkład normalny, ale to sprawdzenie należy wykonać oddzielnie dla każdej grupy wykształcenia. Ja wybiorę te grupy, korzystając z filtru, wybiorę filtr wielokrotny, żebym nie musiała wracać za każdym razem do analizy, czterokrotnie wracać do analizy, ponieważ mam cztery kategorie wykształcenia i zmieniać filtr dla poszczególnych kategorii, ale żebym od razu uzyskała cztery wyniki. A zatem wybiorę wykształcenie jako tą zmienną, która podzieli mi na poszczególne grupy moich badanych. Dołączymy wykres z nałożoną funkcją rozkładu normalnego. Na wykresie również będziemy mogli oszacować, na ile nasze dane spełniają założenie normalności rozkładu. I potwierdzam. W rezultacie mam cztery wyniki. Pierwszy wynik dotyczy wykształcenia podstawowego. Wartość P testu Kolmogorowa-Smirnowa jest większa niż poziom istotności, większa niż standardowy poziom 0,05, a zatem możemy zostać założeniem, że ta grupa, czyli osoby z wykształceniem podstawowym, czas pozostawania na bezrobociu dla tych osób ma rozkład normalny. Podobnie dla grupy z wykształceniem wyższym wartość P jest większa niż 0,05. Dla osób z wykształceniem zawodowym również i z wykształceniem średnim również. A zatem pierwsze założenie dotyczące normalności rozkładu możemy uznać za spełnione i możemy przystąpić do analizy wariancji. Analiza wariancji dla grup niezależnych, ta jednoczynnikowa, znajduje się w testach parametrycznych, a nowa dla grup niezależnych. I tutaj jako zmienną do analizy wybiorę zmienną czas. Zmienna grupująca, mówiąca o przynależności do poszczególnych kategorii, to już wiemy, że jest to wykształcenie. Ale zanim będę interpretowała wyniki jednoczynnikowe Janowy, najpierw sprawdzę drugie założenie dotyczące równości wariancji, jednorodności wariancji. To założenie mogę sprawdzić, wybierając opcję sprawdź równość w dziale wariancji. I potwierdzam. W wynikach na początku uzyskuję wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji. I to jest ta część rezultatów. Ich na razie nie interpretuję, dopóki nie sprawdzę drugiego założenia związanego z jednorodnością wariancji. To założenie mogę sprawdzić, korzystając z dwóch zaproponowanych testów. Jednego z tych dwóch. Mam tutaj test Levena oraz Browna-Forsytha. Obydwa one wskazują na prawdziwość hipotezy alternatywnej w tych testach, co oznacza, że wariancje nie są jednorodne, nie są równe. A co za tym idzie, drugie założenie, drugi warunek stosowania jednoczynnikowej Janowy jest złamany. A zatem nie powinniśmy interpretować wartości P, którą uzyskaliśmy dla tej analizy, ale powinniśmy tą wartość skorygować, korzystając z korekcji zawartej w programie. Mogę, wybierając uruchom ostatnio wykonywany test, wrócić do analizy i zdając sobie sprawę z tego, że założenie jednorodności jest złamane, wybiorę korektę mojej jednoczynnikowej ANOWY i korekta będzie mogła być interpretowana jako ostateczny wynik. Potwierdzam. Raz jeszcze wyniki uzyskane poprzednio, a poniżej wyniki związane z korektą. Korekty mamy również dwie. Jest korekta Browna-Forsytha i korekta Welcha. Obydwie te korekty wskazują, że prawdziwa jest hipoteza alternatywna, ponieważ wartość P jest mniejsza niż 0,05. Hipotezy w przypadku ANOWY dla zmiennych niezależnych, przypominam, brzmiały tak. Hipoteza zerowa mówiła nam, że wszystkie te kategorie wykształcenia mają taki sam czas poszukiwania pracy z dokładnością do średniej. Natomiast hipoteza alternatywna mówiła, że nie wszystkie z tych kategorii mają taki sam czas poszukiwania pracy. Jesteśmy przy hipotezie alternatywnej, udało nam się ją udowodnić, a zatem wiemy, że nie w każdej kategorii wykształcenia tak samo długo poszukujemy pracy. Jak zatem można wskazać te kategorie, w których pracy poszukujemy dłużej, jak znaleźć, w którym miejscu naszego układu znajdują się różnice. Wrócimy do prezentacji
i przejdziemy do testów, które wykonujemy po fakcie, tak zwanych testów post hoc, wykonywanych wtedy, kiedy już wiemy na bazie analizy wariancji, że różnice występują, ale nie wiemy, którego fragmentu naszych danych te różnice dotyczą. Żeby znaleźć ten odpowiedni fragment danych, powinniśmy wykonać wiele testów post hoc, porównujących kolejne pary pomiarów. A zatem porównujemy populację pierwszą, populację czwartą z trzecią, czwartą z drugą, czwartą z pierwszą, trzecią z drugą, trzecią z pierwszą i populację drugą z pierwszą. Na wszystkie możliwe porównania dla naszych czterech populacji, wszystkie możliwe pary porównań powinny być przetestowane przy pomocy testu post hoc. Jeśli uznamy, że prawdziwa jest hipoteza alternatywna w takim teście, to będzie oznaczało, że ta para, która była testowana w tym właśnie momencie, różni się istotnie i że te poszukiwane różnice dotyczą właśnie tej pary. Wracamy zatem do naszego programu, wracamy do analizy i zaznaczamy opcję post hoc. W przypadku wyboru testów post hoc mamy dwie kategorie tych testów. Pierwsza kategoria to trzy pierwsze testy. Te trzy testy powinny być wykonywane wtedy, jako testy post hoc, jeśli była wcześniej wykonana analiza jednoczynnikowa bez korekty różnych wariancji, ponieważ one zakładają, że wariancje są równe. Natomiast trzy kolejne testy powinny być wykonywane wtedy, kiedy taka korekta była konieczna, ponieważ one pozwalają różność wariancji. W naszym przypadku korekta była konieczna, a zatem skorzystam z trzech poniższych testów, jednego z tych trzech. Wybiorę pierwszy, te dwa i potwierdzę. W rezultacie, trochę przesuniemy, żebyśmy lepiej widzieli, skupimy się na wartości P testu post hoc. Widzimy, że wykształcenie podstawowe różni się od wykształcenia średniego i wyższego, dlatego że uzyskana wartość P jest mniejsza niż poziom istotności i podobnie zawodowe różni się od wykształcenia wyższego. Na pewno chcielibyśmy w tym momencie wiedzieć, w jaki sposób te różnice interpretować. W którym wykształceniu ten czas poszukiwania pracy jest dłuższy, w którym krótszy, skoro takie różnice istnieją. I tutaj warto zrobić wykres. Ja jeszcze raz wrócę do analizy. Zaznaczę wykres, na którym przedstawię średnie, ponieważ średnie właśnie będę porównywała. Raz jeszcze mam wynik testu post hoc. I wiedziałam z tego wyniku, wiem z tego wyniku, że wykształcenie podstawowe różni się od średniego i wyższego, a zatem jest istotnie wyższy. Czas poszukiwania pracy, który mamy na osi Y, jest istotnie dłuższy dla osób z wykształceniem podstawowym niż dla osób z wykształceniem średnim i wyższym. A ponadto wiemy, tutaj z kolejnej wartości P w wynikach post hoc, że wykształcenie zawodowe różni się od wykształcenia wyższego. Zatem osoby z wykształceniem zawodowym dłużej poszukują pracy niż osoby z wykształceniem wyższym. Pozostałe grupy nie różnią się istotnie, dlatego że w wynikach testu post hoc widzimy, że pozostałe wartości P są większe niż 500. Na tym można zakończyć, to by była cała analiza wariancji, ale do tematu porównywania wielu grup można podejść również na inny sposób. Jeśli mamy jakąś wiedzę, wcześniejszą wiedzę dotyczącą tego, w jaki sposób układają się różnice, na przykład wiemy, że w jakimś kraju sąsiednim, na przykład w Niemczech, czym bardziej wykształcone osoby, tym szybciej znajdują tą pracę, to możemy sprawdzić, czy u nas też tak jest. Czy na przykład, jeśli wiemy, że osoby z wykształceniem podstawowym bardzo różnią się tym czasem poszukiwania pracy od osób z wykształceniem zawodowym, średnim lub wyższym, to też możemy takie założenie sprawdzić tutaj bezpośrednio
wykorzystując analizę wariancji, jeśli posiadamy takie założenie a priori, jeszcze przed całą analizą, czyli nie tak jak to było w przypadku testu post hoc, porównywanie wszystkich grup pomiędzy sobą po stwierdzeniu, że w którymś momencie te różnice powinniśmy znaleźć, ale takie pierwotne zaplanowanie analizy w ten sposób, aby wyszukiwać w całym układzie naszych danych konkretnych różnic. Taka analiza to jest analiza kontrastu i ona również jest częścią ANOVA. Wracamy do prezentacji. Kontrasty. Kontrasty budujemy na bardzo wiele różnych sposobów. Można dla jednego zestawu danych budować wiele różnych kontrastów, jeśli posiadamy wcześniejszą wiedzę, wcześniejsze przypuszczenia. Na przykład na podstawie tej ilustracji graficznej, którą mamy tutaj, moglibyśmy chcieć sprawdzić, czy populacja pierwsza różni się od populacji drugiej i trzeciej, traktowanej jako jedna całość. I jeśli ona byłaby na podobnym poziomie, to oznacza, że w momencie, kiedy potraktujemy populację drugą i trzecią jako jedną całość, uśrednimy dla nich wartości, tutaj tą linią zaznaczyłam wartości uśrednione, ta linia znajduje się nieco wyżej niż wartość średnia dla populacji drugiej i nieco niżej niż wartość średnia dla populacji trzeciej, więc mogłaby być reprezentantem tej grupy złożonej z dwóch populacji. Jeśli ta średnia jest na podobnym poziomie jak nasza średnia dla pierwszej populacji, wówczas mogłoby być to odzwierciedlenie hipotezy zerowej mówiącej o równości. Natomiast gdyby one były różne, to wówczas uzyskana linia byłaby na wyższym bądź niższym poziomie niż ta wartość, którą chcemy porównać z tym wspólnym zbiorem danych. Tutaj populację czwartą mogę na przykład w zupełności pominąć. To jest jedna z możliwości tworzenia kontrastów. Tych możliwości będzie więcej, ja za chwilę to pokażę. Wracamy zatem do analizy i wykonamy zaplanowane kontrasty. Odznaczymy testy post hoc, natomiast zaznaczymy wartości kontrastów. Wybiorę jako kontrast też test T2, dlatego że wiem, że równość wariancji nie jest spełniona. I teraz będę chciała zbudować takie dwa worki, w cudzysłowie. W jednym worku będą osoby z wykształceniem podstawowym zawodowym, w drugim worku osoby z wykształceniem średnim i wyższym i będę porównywała te dwie kategorie, czy różnią się te dwie kategorie, te dwa worki od siebie. Żeby porównać w taki właśnie zaplanowany wcześniej sposób, powinnam ustawić odpowiednie wartości kontrastów. Wartości kontrastów muszą sumować się do zera i ustawiam je w ten sposób, aby te kategorie, które należą do jednego worka, miały ustawiony tą samą wartość kontrastu. Jeśli tu ustawię wartość minus 1 i minus 1, to będą wykształcenia, które będą w jednej kategorii zawarte. W kolejnej muszę ustawić również wartości 1 i 1. W ten sposób suma kontrastów zostanie wyzerowana i porównane będą te dwa worki w cudzysłowie. Zobaczymy, jaki jest wynik. Test T2 służył do porównania kontrastów. Sposób wyboru wartości kontrastów jest zapisany tutaj. Wartość kontrastu. Czym mniejsza wartość kontrastu, tym większa szansa na pozostanie z hipotezą zerową, czyli tym większa szansa na niewykrycie tych różnic. Wartość NIR to jest wartość najmniejszej istotnej różnicy. To jest ta wartość, poniżej której wszystkie wartości kontrastu będą już nieistotne. To jest ta najmniejsza istotna różnica, istotna wartość. Wartość statystyki testowej, no i najbardziej interesująca wartość P. Wartość P jest mniejsza niż 0,05, co oznacza, że nasze dwa worki różnią się. Przypominam, że do jednego worka wrzuciłam wykształcenie podstawowe, zawodowe, do drugiego średnie i wyższe, a zatem osoby z wykształceniem podstawowym, zawodowym dłużej pozostają bezrobotne niż te z wykształceniem średnim i wyższym. Taka jest interpretacja tego kontrastu. Wrócę do analizy. Ustawię jeszcze raz odpowiedni kontrast T2 i tym razem dokonam innego porównania. Do jednego worka wrzucę
kształcenie podstawowe, zawodowe i średnie. A kolejny worek będzie zawierał tylko jedno wykształcenie, będzie to wykształcenie wyższe. I żeby wartość kontrastu została zsumowana do zera, ustawiam tutaj wartość 3. W ten sposób również uzyskuję istotną statystycznie różnicę, co oznacza, że osoby z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim mają istotnie dłuższy czas poszukiwania pracy niż osoby z wykształceniem wyższym. Mogłabym również sprawdzić istnienie trendu, czyli jeśli wiem, że gdzieś w literaturze czy w jakichś informacjach, które docierają do mnie, wiem o tym, że czym wyższe wykształcenie, tym krócej powinniśmy poszukiwać tej pracy, to mogę tą hipotezę sprawdzić przy pomocy kontrastów, używając do tego trendu. Wracam do prezentacji. Takiego trendu, jeśli sprawdzam taki trend, jeśli chcę badać istnienie takiego trendu, w hipotezie zerowej zakładam, że takiego trendu nie ma, a zatem wartości są na podobnym poziomie, bądź są na różnych poziomach, ale nie wskazujących na istnienie trendu. Natomiast w hipotezie alternatywnej wskazuje na istnienie trendu. Trend może być trendem liniowym, tak jak tutaj pokazano, jest to trend malejący, bądź trendem liniowym rosnącym, ale może być to też trend wielomianowy, na przykład trend kwadratowy. W zależności od tego, jaki rodzaj trendu oczekujemy się uzyskać, w taki sposób powinniśmy ułożyć kontrasty. W pomocy do programu mamy całą tabelę, z której możemy korzystać, aby układać odpowiedni rodzaj trendu przy odpowiedniej liczbie grup. Żeby wiedzieć, jaką wartość kontrastu wpisać, możemy z tej tabeli korzystać. Natomiast w momencie, kiedy szukamy trendu liniowego, czyli tego trendu najprostszego, istnieje tam pewne ułatwienie, które nie wymaga od nas znajomości wartości kontrastu, ale jedynie wpisanie przypuszczenia, która kategoria, po której będzie występować. Wprowadzenie kolejności, według której te grupy będą dawały nam malejące bądź rosnące wartości w trendzie. Wracamy zatem do analizy. Wracamy, ustawiając tym razem zamiast kontrastu trend. I w tym przypadku wartości nie będą się musiały sumować do zera, nawet nie będą mogły sumować się do zera. Wprowadzam tylko kolejność. Wprowadzę kolejność taką, jak tutaj widzę, wykształcenie podstawowe będzie pierwsze, zawodowe drugie, średnie trzecie i wyższe czwarte. W tej chwili mam przypisany numer porządkowy do poszczególnych kategorii wykształcenia, wartość statystyki testowej i dwukrotnie wartość P. Wartość P jednostronną interpretujemy wtedy, kiedy oprócz tego, że znamy, w jakiej kolejności te grupy będą występowały, to wiemy, czy spodziewany trend będzie rosnący czy malejący. Jeśli jest to dla nas znane, to znaczy jeśli wyczytaliśmy taką informację, że ze wzrostem wykształcenia spada ten czas poszukiwania pracy, to znaczy, że my kierunek tego trendu znamy i możemy korzystać z wartości jednostronnej. Natomiast jeśli nie zakładamy, czy ten trend będzie spadkowy, czy też rosnący, wówczas powinniśmy korzystać z wartości dwustronnej. Ja założę, że tą wartość jednostronną możemy wykorzystać, a zatem wcześniej oczekujemy takiego malejącego trendu. I rzeczywiście taki trend jest istotny statystycznie, czyli czym wykształcenie wyższe, tym krócej poszukujemy pracy. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych prezentacji.